Cześć, witajcie na kanale Testy i Recenzje. Dzisiaj zaprezentuję Wam klawiaturę membranową od firmy Corsair, model K55 RGB. Zapraszam. Jest to klawiatura membranowa w układzie angielskim z pełnym podświetleniem RGB na złącze USB 2.0. W pudełku była klawiatura, oparcie pod nadgarstki, tutaj wpinane, i karta gwarancyjna. Przyjrzyjmy się tej klawiaturze. Z czego jest wykonana? No z plastiku. Plastikowa. I od razu zobaczcie, cały ten front, góra, jest wykonana z błyszczącego plastiku, który strasznie się rysuje. I oparcie pod nadgarstek. Też plastikowe, twarde niestety. Tak jakby lekko było gumowane, ale no może minimalnie. Chociaż to jest i tak twarde. Tak, pod spodem wygląda to tak. Mamy oczywiście tutaj gumowane stopki i podpóreczki, dwie sztuki. Corsair, na naklejce model K55 RGB. Dobra, tak to wygląda. Podłączamy tą klawiaturę pod port USB. Klawiatura zakończona oczywiście kabelkiem ze złączem USB 2.0. Kabel bez oplotu jakiegoś nylonowego, zwykły kabel. Ta-dam. No i mamy, ładnie świeci, zmienia się to dość płynnie, te kolory. I oczywiście możemy, tak jak tutaj widzimy, zrobić podświetlenie klawiatury w wszystkich przycisków w jednakowym kolorze. Mamy też kilka stref, żeby to było, mamy też kilka stref podświetlania. Przyciski makro do zaprogramowania pod dowolne akcje, tym powiedzmy uruchamiamy przeglądarkę, tym odpalamy program do obróbki wideo, tym cokolwiek innego uruchamiamy, tak, to są przyciski do zaprogramowania, posiada funkcję anti-ghosting. Tymi przyciskami obsługujemy sobie, powiedzmy, odtwarzać jakiś player, stop, prawo, lewo, te sprawy. Następnie przyciski, które sterują głosem, czyli podgłaszamy, zwiększamy głośność, zmniejszamy lub mutujemy. Tu mamy funkcję włączenia lub wyłączenia całkowitego podświetlenia. Zobaczcie. Wciskamy ten przycisk. Świeci się. Jeszcze raz. Teraz się zmieniają kolory. Możemy sobie zmieniać. Oczywiście przed... Tak, zmienia się to wszystko. Jeszcze raz. Nic się nie dzieje. No to jeszcze raz wyłączamy. Długość klawiatury to 48 cm, szerokość 16, ta szerokość nie licząc tej podpórki, 16,6 cm, wysokość 3,5 cm. Tutaj wysokość. O, linijki, nie mam to palcem. No i co, waga 820 gram, troszeczkę waży, ale jak leży na biurku, przecież nie nosimy jej, to nikomu to nie powinno sprawdzać żadnego problemu. Mamy 6 dedykowanych klawiszy makro, trójstrefowe dynamiczne podświetlenie RGB, a do wyboru mamy ponad 10 trybów podświetlania RGB, od statycznego, wielokolorowego do wyjątkowych efektów świetlnych. Ciche i czułe klawisze powodują to, że możemy sobie w nocy spokojnie, czy to po 22, czy 2 w nocy, grać i nie obudzić domowników. Funkcja anti-ghosting, czyli możemy używać sobie jednocześnie kilka klawiszy naraz i wciśnięcie kilku klawiszy naraz nie powoduje, powiedzmy, zblokowania klawiatury. Każdą moją wcześniejszą klawiaturę miałem schowaną tutaj, pod tą szufladę, pod biurko. Miałem ją obczajoną na pamięć, po prostu ręce na nią położyłem i wiedziałem, pod jakim klawiszem jest przycisk. Tutaj bardzo często się mylę, gdyż łapię tutaj róg klawiatury i myślę, że to jest Escape. Tak, tutaj Escape. To nie jest Escape, to są te przyciski, klawisze makro od G1 do G6. A tu jest Escape. No i często tu wciskam, chcę wcisnąć jedynkę, wciskam dwójkę, po prostu ta klawiatura jest przesunięta o ten jeden rząd i to wszystko mnie myli. Także jak klawiaturę mamy na biurku, to widzimy, gdzie zacząć. Musimy się po prostu do niej przyzwyczaić. Dodawana jest fajna aplikacja, już pokazuję jaka. Za pomocą oprogramowania IQ możemy sobie sterować tymi strefami podświetlania klawiatury. Ale zobaczcie, taka ciekawostka. Mam w komputerze grafikę Asus ROG Strix RTX 3070 i też mi się wyświetliła. Czyli zarządzanie tym podświetleniem RGB działa też przez aplikację Corsaira. No tak na to wychodzi.
Zajmijmy się tam naszą klawiaturą K55 RGB. No i zobaczcie. K Assignment. I możemy sobie tutaj ustawić te makra, czyli żeby pod danym przyciskiem G1, G2 lub G6 ustawić uruchamianie się jakiegoś tutaj programu na przykład. No i odpalamy sobie. Zobaczcie, tu są te przyciski, każdy jeden jakby do zaznaczony, tak? Ale ustawmy sobie G1. G1, tak? Tu robimy sobie zadanie. Co ma nam tutaj to zrobić? No są różne makra, ale nie widzę, jak to zrobić, żeby uruchamiały się programy. Launch up jest, regular launch up, czyli ja bym chciał pod przyciskiem G1 ma się nam odpalać ta rzecz. Input URL, Ctrl V i tyle. Na początek niech będzie tylko to. Zobaczymy, czy w ogóle to nam się zapisze. W pożądalu. Na niebiesko świeci, świeci. Tak miało być. Sprawdźmy może jeszcze, czy przyciski działają. To makro G1 działa. Tak możemy sobie to zaprogramować. Możemy sobie tu F2 uruchomić, na przykład program do obróbki graficznej. Nie ma problemu. Zobaczmy sobie tutaj te przyciski. Na przykład Lighting Effects. Co tutaj mamy? To, co się zmienia na ekranie monitora, zmienia się również na klawiaturze. I tu są te aktywne strefy podświetlania. Taka strefa, no i tutaj trzecia strefa, ta. I zróbmy sobie na przykład tą strefę. Zmieńmy na przykład na alternatywy kolor czerwony. No i mamy, świeci się całość, a przepraszam, nie. Watercolor, dobra, mamy watercolor, czyli zmienia się to kolor pulsujący kolor. No to się zmienia, jak widzicie, pulsująco w różne tutaj kolory. Kolor shift i rainbow tęczowy. Są takie presety ustawione, czyli gotowe takie, co mamy tu wgrane, ale możemy sobie zrobić coś takiego. Zone, czyli strefy. Zone druga, strefa druga i strefa trzecia. Wybieramy sobie zone 1 na przykład. Możemy wyłączyć sobie, równie dobrze wyłączyć, nie ma problemu. Wyłączamy, ale włączymy sobie strefę, niech będzie trzecia. I tu mamy prędkość jakby tego migotania, zmiany kolorów. Tak, medium i w stronę, którą ma się zapalać, tak, to są takie efekty. Static color, statyczny kolor wybieramy sobie, powiedzmy, teraz jest biały, ale chciałbym to zmienić. Tu jest kolor, zmiana, na przykład czerwony, po prostu, czerwony. O. Jest krwisto-czerwony, to mi pasuje, ale zrobimy sobie klawiaturę. Na przykład całość czerwona? Nie, całość niebieska. Bo taki mam fajne podświetlanie monitora, oczywiście też RGB, ale tak sobie to dostosujemy. Dobra, statyczny kolor niebieski całej klawiatury. To nam pasuje, w porządku. Teraz bierzemy sobie performance. Klawiaturka wydaje charakterystyczny taki klik, ale jest on cichy. Jest on naprawdę cichy odnośnie tej podkładki, bo nie używałem jej w ogóle, naprawdę dopiero ją wyjąłem nie tak dawno. No, piszą, że to jest jakaś guma, gumowane. Może i jest to guma jak w jakimś procencie, ale naprawdę w małym bardzo stopniu. Koszt klawiatury na miesiąc lipiec 2022 to około 180 zł. Myślę, że za tą kwotę naprawdę warto. Jest fajna, fajnie świeci, wygodna przede wszystkim. No i zobaczcie, tu jeszcze tego nie pokazałem, pod przyciskiem. Wygląda na to, że to jest to szczelna. Jest to szczelna, że tak łatwo tego nie zachlapiemy. Widzicie? Dzięki za obejrzenie tego odcinka i w kolejnym będzie recenzja nowej klawiatury gamingowej, też membranówki. Solar RGB Gaming Keyboard od firmy Krux. Także zapraszam.